Pompeje to włoskie miasto w cieniu Wezuwiusza, znane na całym świecie ze swojej tragicznej historii. Prawdopodobnie już w epoce żelaza, pomiędzy IX a VII wiekiem przed naszą erą, istniała tutaj osada utworzona na wzgórzu powstałym z zastygłej lawy. Miasto usytuowane było u ujścia rzeki Sarnos. Aż do połowy V wieku przed naszą erą znajdowało się pod panowaniem Etrusków, później pod wpływem kultury greckiej, a następnie samnickiej. W II wieku Pompeje rozwinęły się gospodarczo pod wpływem dominacji rzymskiej, która sprzyjała handlowi winem i oliwą produkowanymi w mieście. Następnie Pompeje rozwijały się pod rządami Sulli, a z nadejściem cesarstwa pod panowaniem Klaudiusza i Nerona. Zaczęto wówczas wznosić gmachy publiczne takie jak Eumachia czy Świątynia Fortuny Augusty. W 62 roku naszej ery Pompeje nawiedziło trzęsienie ziemi, które spowodowało szkody naprawiane później przez lata. Niestety, data 24 sierpnia 79 roku naszej ery zapisała się na zawsze w historii miasta. Pompeje całkowicie zasypał gęsty deszcz pyłu wulkanicznego Wezuwiusza. Opis tragedii został uwieczniony w listach od naocznego świadka wybuchu wulkanu Pliniusza Młodszego do Tacyta. Idąc ulicami zniszczonego miasta, nadal czujemy na stopach unoszący się szary popiół wulkaniczny. Pompeje musiały być piękne, gdy tętniły życiem. Obecnie do miasta można wejść od Porta Marina lub od strony Amfiteatru. Na długość Pompeje przecinają dwie główne ulice, Via dell'Abbondanza i Via Consolare, wszerz Via Stabiana. Miasto jest podzielone na prostokąty, w których mieszczą się mniejsze uliczki. Do dziś zachowały się fragmenty murów, sklepików, piekarni, domów, niejednokrotnie kiedyś bardzo pięknych, należących do bogatych i znanych rodzin, oraz willi z zachowanymi resztkami malowideł i ogrodów. Można też zobaczyć szczątki świątyń Wespazjana, Jupitera, Izis, Fortuna Augusta i Doryckiej oraz termy i łaźnie, amfiteatr, Odeon, czyli Teatr Mały, a także Forum Pompejańskie, zarodek pierwotnego ośrodka miejskiego, znajdujący się na przecięciu dróg łączących miasto z Neapolem. Znajdowała się tu świątynia Wespazjana, Larów Miejskich, Jowisza, Apollina, Łuki Triumfalne i Ulica Obfitości. Dziś wymarłe miasto, zasypane szarym popiołem wulkanicznym wraz z odlewami ludzi i zwierząt zastygłych w chwili wybuchu Wezuwiusza, robi wielkie wrażenie. Tak naprawdę to miasto-cmentarz przypominające o tym, jak kruche jest ludzkie życie i jak kruche może być życie całego miasta. W zakończenie chciałabym pokazać kilka rzeczy, które kupiłam w Pompejach. Na pamiątkę kupiłam amforę przypominającą czasy świetności Pompejów. Można było też kupić amforkę jakby obsypaną popiołem wulkanicznym, ale ja wolałam taką ładniejszą. Druga rzecz to bransoletka. Bransoletka z takimi kuleczkami wykonanymi z lawy wulkanicznej. Bardzo ładnie wygląda. I kupiłam sobie książkę o Pompejach, Sztuka i historia Pompejów. Zapytałam, czy nie byłoby wydania polskiego. I okazało się, że sprzedają te książki w różnych językach. Jest tutaj też mapka Pompejów, także jestem z tego bardzo zadowolona. A właśnie dzięki temu, że chciałam poczytać o Pompejach, to otrzymałam od sprzedawcy włoskiego taki róg obfitości, które właśnie we Włoszech, szczególnie w okolicach właśnie Pompejów i Neapolu, są dane jako prezent, żeby osobie, którą obdarowujemy właśnie takim rogiem obfitości, po prostu wiodło się w życiu. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, jakie to ma znaczenie. Dowiedziałam się później w Neapolu, i kupiłam jeszcze kilka właśnie takich rogów obfitości dla moich bliskich. Także to są wszystkie rzeczy, które sobie przywiozłam z Pompejów. Żegnam wszystkich bardzo serdecznie.